W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, dlaczego warto spożywać kiełkujący czosnek i jaką ma przewagę nad czosnkiem świeżym. Oczywiście nie obędzie się bez przepisu praktycznego na wspaniałą i smaczną zupę czosnkową, ale przedtem pojawi się część teoretyczna. Zapraszam Państwa do wysłuchania, będzie niesamowicie wiele ciekawych informacji na temat stosowania czosnku, a w tym czosnku kiełkującego, a po części teoretycznej oczywiście wracamy do części praktycznej. Zapraszam. Jak się okazuje, kiełkujący czosnek, który przez wielu uznawany jest za mniej lub bezwartościowy, a nawet zdatny do wyrzucenia, jest kilka razy bardziej bogaty w substancje prozdrowotne niż ten bez kiełków. Z punktu widzenia praktycznego jest to o tyle wartościowa wiadomość, że osoby, które czosnku nie lubią, mogą się do niego przekonać ze względu na mniejsze ilości, które trzeba spożyć, i zaraz wytłumaczę Państwu dlaczego. W dodatku, jeśli komuś nie odpowiada smak lub zapach, który wydobywa się z ciała po spożyciu jednego lub dwóch ząbków czosnku, to czosnek kiełkujący jest idealnym rozwiązaniem. Otóż kiełkujący czosnek ma kilka razy więcej substancji antyoksydacyjnych niż czosnek bez kiełków. W związku z powyższym, aby uzyskać ten sam efekt prozdrowotny, można go po prostu spożywać mniej. Z drugiej strony, jeśli ktoś czosnek akceptuje, to jedząc te same ilości co zwykle, uzyskamy większe korzyści zdrowotne. Pamiętaj, w dalszej części tego filmu opowiem również o innych technikach niwelowania przykrego zapachu czosnku, więc oglądaj do końca. Dzisiaj opowiem także, w jaki sposób poprawnie przygotować czosnek do obróbki termicznej, tak aby podczas gotowania, dla przykładu, nie utracił swoich właściwości leczniczych. Istnieje wiele niedopowiedzeń w tym zakresie, ale także i różnych półprawd, w wyniku których wiele osób rezygnuje ze spożywania czosnku, gdyż forma np. surowa jest dla nich nie do przyjęcia. Nie obędzie się także bez przepisu praktycznego, w którym wykonamy sobie pyszny i zdrowy przepis, który mam nadzieję spopularyzuje spożywanie czosnku i co najważniejsze, zwiększy częstość pojawiania się na naszych talerzach. Część praktyczna pojawi się po części teoretycznej. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i oczywiście promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam Państwa serdecznie na dzisiejszy odcinek. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pokażmy właśnie ten dowód naukowy. Otóż w 2014 roku opublikowano badanie naukowe, którego tytuł jest następujący. Kiełkowanie czosnku wiąże się ze zwiększoną aktywnością przeciwutleniaczy i współistniejącymi zmianami w profilu metabolicznym. W treści tego badania możemy przeczytać. Ekstrakt z czosnku kiełkującego przez 5 dni charakteryzował się największą aktywnością antyoksydacyjną, natomiast ekstrakty z surowego czosnku miały stosunkowo niską aktywność antyoksydacyjną. Tutaj jednak taka bardzo ważna uwaga. Należy pamiętać, że kiełkowanie czosnku i pojawienie się kiełków na zewnątrz oznacza, że to w ząbku czosnku antyoksydantów będzie więcej, a nie w kiełkach. Absolutnie nie należy skupiać się na jedzeniu kiełków, w szczególności surowych, czy też niepoddanych żadnej obróbce termicznej. Surowe kiełki, bez względu na to, czy są to kiełki czosnku, pszenicy, czy też inne, mogą być zanieczyszczone szkodliwymi bakteriami. Pamiętajmy, że świeże kiełki są idealnym miejscem do szybkiego wzrostu bakterii, takich jak salmonella, listeria czy bakterii kałowych Escherichia coli. To, co chcę przez to powiedzieć, to zwrócić Państwa uwagę, że w kiełkującym czosnku spożywać należy ząbki czosnku, a kiełki odcinać. Kiełkowanie tej rośliny powoduje, że to w ząbkach jest znacznie więcej antyoksydantów. Powtórzę raz jeszcze, nie należy spożywać kiełków. A jakie możemy odnieść korzyści zdrowotne spożywając taką formę czosnku? Na początku powiedzmy, co łączy czosnek z przeziębieniem. W świadomości ludzi przeziębienie wydaje się być drobną chorobą, o którą nie należy się awanturować. Jednak według statystyk ludzie w swoim życiu przeżywają średnio 200 przeziębień i za każdym razem trwa ono około 9 dni. Co oznacza, że przez 5 lat ciągle mamy objawy umiarkowanego przeziębienia. W przypadku przeziębienia, oprócz wizyty u lekarza i zażywania leków, można również wykorzystać oczywiście czosnek, aby poprawić swoją odporność.
Według jednego z badań naukowych, zażywanie ekstraktu z czosnku może skutecznie zmniejszyć częstość występowania przeziębień o 63%, a w przypadku istniejącego przeziębienia możemy liczyć na skrócenie okresu rekonwalescencji z 5 do 1,5 dnia. Druga ważna zależność to wpływ na choroby sercowo-naczyniowe. W wielu badaniach opisano, iż ekstrakt z czosnku może zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym w wyniku działania bardzo różnych mechanizmów, a w tym może zmniejszać zwapnienie naczyń krwionośnych. Wapnienie naczyń jest jednym ze wskaźników blaszki wewnątrznaczyniowej, albo też miażdżycy, i służy do przewidywania częstości występowania chorób układu krążenia. Kolejno związki zawarte w tej roślinie rozszerzają naczynia krwionośne poprzez zwiększenie produkcji tlenku azotu w komórkach śródbłonka naczyń, co rozluźnia naczynia krwionośne. Dodatkowo działa antyagregacyjnie, zmniejszając tworzenie się skrzepów krwi i zapobiegając zatorowości naczyniowej. W końcu obniża zły cholesterol nawet o 15%, zmniejszając ryzyko stwardnienia tętnic. Warto wspomnieć także o zależności między czosnkiem i chorobą Alzheimera. W miarę postępu tej choroby pacjenci tracą pamięć i zdolność komunikacji. Obecnie wiadomo, że choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która jest związana z nieprawidłowym nagromadzeniem płytek amyloidowych w mózgu. Według badań, ekstrakt z dojrzałego czosnku ma doskonałe właściwości przeciwutleniające, ma także działanie przeciwzapalne oraz poprawia odporność, ale także może zapobiegać starzeniu się naszego mózgu oraz poprawiać funkcje poznawcze. Ponadto w badaniach na zwierzętach stwierdzono, że ekstrakt z czosnku zapobiega tworzeniu się białka amyloidu, łagodząc w ten sposób objawy choroby Alzheimera. Czosnek docenią także osoby z różnymi chorobami w zakresie jamy ustnej, gdyż roślina ta hamuje nagromadzenie się płytki nazębnej. Jest ona, mówiąc kolokwialnie, wrogiem zębów. Może powodować nieświeży oddech, próchnicę i choroby przyzębia. Zlekceważona może powodować choroby, takie jak zapalenie dziąseł oraz paradontozę. W badaniach udowodniono, że składniki antybakteryjne zawarte w czosnku eliminują właśnie płytkę nazębną. Działanie antybakteryjne może pomóc w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Mało znaną właściwością czosnku jest zdolność do usuwania metali ciężkich z naszego organizmu, a w szczególności ołowiu, który obficie występuje w naszym zanieczyszczonym powietrzu. W wyniku długotrwałego narażenia na ołów zwiększa się w naszym ciele ryzyko pojawienia się chorób nerek, bezpłodności, pogorszenia stanu psychicznego, nadciśnienia tętniczego i innych chorób. W badaniu prowadzonym na pracownikach fabryki akumulatorów stwierdzono, że spożycie czosnku skutecznie zmniejsza poziom ołowiu we krwi aż o 19% i łagodzi różne objawy zatrucia ołowiem, takie jak ból głowy, drażliwość oraz wysokie ciśnienie krwi. Warto zaznaczyć także, iż czosnek zmniejsza ryzyko pojawienia się kilku nowotworów, a w tym raka prostaty. Dzieje się tak dlatego, że S-allilocysteina hamuje wzrost komórek rakowych, ponieważ powoduje reaktywację e-katecheryny. Cząsteczka ta ma zdolność do hamowania odrywania się komórek nowotworowych od guza pierwotnego, czyli tworzenia się przerzutów. Co ciekawe, niskie stężenie e-katecheryny w naszym organizmie zawsze powoduje gorsze rokowanie u pacjentów z rakiem prostaty. Właśnie poprzez pojawienie się przerzutów w różnych lokalizacjach naszego ciała. Posiadamy także niezbite dowody na to, iż czosnek może redukować ryzyko pojawienia się raka żołądka o 50%. Te informacje będą w szczególności korzystne dla osób, które chorują na przewlekłe wrzody żołądka. Ta przypadłość, będąca w pewnym sensie miejscowym przewlekłym stanem zapalnym, zawsze zwiększa ryzyko powstawania tego raka poprzez stadium dysplazji tkanek. Natomiast w 2020 roku przegląd badań naukowych dotyczących wpływu regularnego spożywania czosnku na rozwój raka jelita grubego dowiódł, iż roślina ta zmniejsza prawdopodobieństwo powstania tego nowotworu o 20%. Czosnek bezsprzecznie pomoże także osobom chorym na nadciśnienie tętnicze. To za sprawą związków bogatych w siarkę, które obficie występują w tej roślinie.
Tak jak powiedziałem wcześniej, związki bogate w siarkę inicjują produkcję tlenku azotu w naszych naczyniach, który rozluźnia je, powodując zwiększenie łożyska naczyniowego, dzięki czemu zmniejsza się ciśnienie tętnicze. Wpływ czosnku na nadciśnienie tętnicze jest naprawdę unikalny. Badania dowodzą, że im większe nadciśnienie posiada dana osoba, tym na większą jego redukcję z zastosowaniem powyższej rośliny dana osoba może liczyć. Metaanaliza literatury, w tym 17 randomizowanych badań kontrolowanych, wykazała, że spożycie czosnku pomaga obniżyć średnio rozkurczowe ciśnienie krwi o 3,4 mm słupa rtęci i skurczowe o 3,75 mm słupa rtęci. Trzeba jednak pamiętać, że są to wartości uśrednione, które uwzględniają ludzi z niewielkim nadciśnieniem i tych z bardzo wysokim. Zatem u kogoś z poważnym nadciśnieniem wartości te mogą sięgać nawet kilkunastu milimetrów słupa rtęci. Po prostu trzeba czytać badania naukowe ze zrozumieniem. Na końcu warto wspomnieć także, o czym była już mowa w dzisiejszym filmie, że czosnek może wspierać pracę naszej wątroby w zakresie detoksykacji naszego organizmu z metali ciężkich, takich jak ołów, kadm oraz arsen. Dzięki tej unikalnej właściwości czosnek może zmniejszać zakres stłuszczenia wątroby lub nawet zapobiegać pojawieniu się tej przypadłości. Po części teoretycznej zapraszam Państwa do części praktycznej. Wykonamy sobie tę wspaniałą, smaczną, czosnkową zupę, która mam nadzieję od dzisiaj zagości na naszych stołach. Zapraszam. Potrzebna nam będzie cebula, pietruszka, por, garnek, kiełkujący czosnek. Tak mniej więcej wygląda czosnek, który kiełkował około 5 dni. Kolejno ziemniaki, no i kilka innych rzeczy, które nie zmieściły się w kadrze. Po pierwsze, wyciągamy z czosnku kiełki. Mimo iż będą one gotowane i nie zagrożą naszemu zdrowiu, ja robię to z przyzwyczajenia, ponieważ często spożywam czosnek surowy, a kiełki niepoddane obróbce termicznej mogą mieć na sobie szkodliwe bakterie. Ja dzisiaj użyję 5 ząbków czosnku i z każdego z nich wyciągam kiełki. Następna krytyczna informacja to taka, że czosnek musimy rozgnieść, a następnie pozostawić przynajmniej 10 minut przed użyciem w zupie i zaraz szybko wytłumaczę Państwu dlaczego. Otóż wskutek uszkodzenia ścian komórkowych w czosnku wydziela się enzym allinaza, w wyniku działania którego powstaje dopiero allicyna, która odpowiada za prozdrowotne oddziaływanie czosnku. Jednak tutaj pojawia się jeszcze jedna ważna zależność. Enzym ten, czyli allinaza, jest wrażliwy na temperaturę, ale już jej produkt, czyli allicyna, nie. Zatem jeśli wrzucimy czosnek niezmiażdżony do zupy, to allicyna nie powstanie. Lub jeśli zmiażdżymy czosnek i od razu wrzucimy go do wrzątku, również allicyna nie powstanie. Dopiero zmiażdżenie i odłożenie czosnku na około 10 minut przed wrzuceniem do gorącej wody spowoduje, że allicyna powstanie i wtedy możemy spokojnie użyć zmiażdżonego czosnku w zupie. Więc odkładamy czosnek na około 10 minut z boku. Kolejno kroimy sobie cebulę. Dalej wrzucamy ją do garnka. Kolejno kroimy sobie około połowę pora. Ja zawsze do zup używam części między jasną a zieloną stroną tak, by było w niej trochę chlorofilu, ale także i witamin. Kolejno kroimy pora, a potem wrzucamy do garnka. Przygotujmy sobie kuchenkę. Stawiamy garnek i wlewamy około jedną szklankę przygotowanego wcześniej bulionu. Czyli będziemy podgrzewać cebulę i pora przez około 10 minut, a w międzyczasie w czosnku, mówiąc kolokwialnie, będzie namnażała nam się prozdrowotna allicyna.
Kolejno po kilku minutach wrzucamy około 1,5 ziemniaka pokrojonego. Pamiętajmy, aby od czasu do czasu przemieszać i dostosować temperaturę. A dopiero po około 10 minutach wrzucamy zmiażdżony czosnek do naszej zupy. I od tego momentu na średnim ogniu utrzymujemy to przez około 25 minut. Po około 5 minutach od wrzucenia czosnku możemy wlać resztę bulionu. Pamiętajmy o mieszaniu. Po 25 minutach od wrzucenia czosnku dodajemy pieprzu. Ja dodaję pieprzu ziołowego, oczywiście do smaku, ale jak kto lubi. Kolejno dosłownie szczypta soli. Ale jest to rozwiązanie opcjonalne. Ja z soli nie korzystam, ale wiele osób nie zaakceptuje smaku zupy bez soli. No i majeranek, jedna z moich ulubionych przypraw. I kolejno mieszamy. Dalej potrzebujemy około 2 chochelki naszej zupy po to, by ją zabielić i to jest właśnie jedna z tajemnic skutecznego zabielania zup. Śmietanę dajemy sobie stopniowo do mniejszego pojemnika, a nie bezpośrednio do zupy. To jest tak zwane hartowanie. Odlaną i zabieloną zupę wlewamy do pojemnika głównego. Pamiętajmy, aby dobrze wymieszać. Odsuwamy zupę i część lub całość wlewamy do blendera i uruchamiamy go. Na końcu wlewamy zupę do talerza. Do smaku dodaję troszkę natki pietruszki. Oprócz tego ja uwielbiam tę zupę z jajkiem, bo idealnie się komponuje. I proszę bardzo. Tak wygląda nasza bardzo zdrowa zupa z aktywnie działającym czosnkiem. Czosnek jest ogólnie uznawany za bezpieczny, ale ze względu na zawartość siarki, a w tym alicyny, nadmierne spożycie surowego czosnku może powodować bóle brzucha, zgagę, biegunkę, wzdęcia oraz inne objawy, takie na przykład jak bezsenność. Ponadto czosnek ma działanie przeciwzakrzepowe, więc należy unikać przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, w tym aspiryny czy też warfaryny lub innej żywności o działaniu przeciwzakrzepowym, takiej jak miłożąb dwuklapowy czy też wysokich dawek witaminy E, a także na 2 tygodnie przed jakimkolwiek zabiegiem chirurgicznym, by ograniczyć możliwe ryzyko krwawienia. Powiedzmy coś o tym, w jaki sposób zmniejszyć przykry zapach czosnku wydobywający się z naszego organizmu po jego spożyciu. Jednym ze sprawdzonych sposobów na zmniejszenie tego intensywnego zapachu jest wypicie jednej szklanki kawy około 15 minut po spożyciu czosnku. Bardzo dobrze sprawdzają się także różne aromatyczne rośliny, a w tym mięta, goździki, pietruszka, a nawet imbir. Kolejno warto wspomnieć o surowych warzywach i owocach, które także niwelują ten przykry zapach. Możemy tutaj wspomnieć o selerze, jabłkach, pomarańczach czy na przykład marchwi. Pamiętaj także, że czosnek jest wspaniałym środkiem usuwającym toksyny z naszego organizmu. Więcej na ten temat piszę w swojej książce pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Link do mojej książki odnajdziecie Państwo w opisie tego filmu. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.